próbowałeś i wiesz, że nie zawsze działa? Nie próbowałem. To chodzi bardziej o to, że to działa w taki sposób. Inaczej, próbowałem znaleźć wygodną metodę na to i to niestety nie jest proste, tak? To się da zrobić jakoś tam, ale jak zobaczyłem, jak to wygląda, to stwierdziłem, że to ja sobie napiszę ciąg komend na Augiasza i Augiasz to zrobi za mnie. Natomiast da się to zrobić. To nie jest tak, że on się czasem wywali, to nie o to mi chodziło. Chodziło mi być może w tym sensie, że nawet już nie do końca pamiętam, jak to się robi. Mówisz, że można pisać to w zasadzie schodzić później na tej awarii, nim się to przekonfiguruje. Co z wersją taką, że rejestrujesz ręcznie, później puszczasz rejestrujesz z diffem i gdy już działa ci maszyna, bo ręcznie nawigujesz, masz czas, aby wpisać te znane z diffa do Azure, aby już były na... Okej. Okay. Pytanie jest, co w sytuacji, w której zmieniłbym konfigurację ręcznie, potem zrobiłbym diffa tej konfiguracji z templatką, znaczy z czymś wygenerowanym przez templatkę i dopiero wprowadził do Ansibla. Mogę, oczywiście. Okay. To nie jest jedyny case, w którym tego używam, bo tak jak mówię, czasem potrzebuję dodać coś na przykład na 24 godziny i po prostu nie widzę sensu w robieniu tego w Ansiblu. Oczywiście to jest ryzyko, tak? No serwer mi się wywali, będę musiał to zrobić znowu. Straszne. W każdym razie czasem faktycznie biorę i ręcznie edytuję konfigurację albo balancera albo czegoś na chwilę, po czym ta konfiguracja może zostać nadpisana, jak już nie jest potrzebna, ale czasem też zdarza się tak, że potrzebuję zrobić wdrożenie, przekonfigurować load balancer z innego powodu, tak? I nie chcę, żeby ta konfiguracja została napisana. Jest jeszcze dodatkowy jeden case, który polega na tym, co nam się zdarzyło wielokrotnie, że mamy dwóch albo trzech ludzi, którzy konfigurują ten load balancer z jakiegoś powodu. No po prostu, nie wiem, na przykład ja wyszedłem na obiad, kolega sobie coś tam konfiguruje, tylko to ja albo kolega, nieważne z której strony to przychodzi, zapomnieliśmy zrobić pusha, zapomnieliśmy zrobić pulla, zapomnieliśmy zrobić czegoś w każdym razie i mamy nieaktualną wersję templatki. No i niejedną awarię coś takiego potrafi stworzyć. Już nawet z Augiaszem zdarzało nam się mieć problemy z niesynchronizowanymi templatkami, ale to jest tak dużo lepsze, niż gdybyśmy wzięli i całą templatkę wyrzucali. Bo w ten sposób zdarzałoby nam się wyrzucić całe domeny z load balancera. Jeszcze mówisz, że zmiany tak na dzień albo na chwilę. Wiem, że masz zmiany, które są na chwilę i zostały na lata. A to... Aktualnie zero. O, to... Znaczy, no ja rozumiem, że prowizorka żyje najdłużej, tak? Tylko, że to jest tak, że... To się tak... Znaczy, są dwa rodzaje zmian na chwilę. Jeden rodzaj zmian na chwilę to są takie, które są naprawdę na chwilę. W tym sensie, że za każdym razem, jak na to patrzę, to po prostu mam ochotę to wyrzucić, bo nie chcę, żeby tego było. Do tych zmian należy na przykład dołączanie SSL-a na... pod jakimiś warunkami, bo ktoś nie umie bez SSL-a lub coś. Do tych zmian, znaczy drugi rodzaj zmian to jest taki, że faktycznie wprowadzam na szybko jakąś zmianę, no i okazuje się, że ona musi zostać, tak? Kiedyś się poprawi. Albo kiedyś się poprawi, albo faktycznie, no... Na wieczne nigdy. Tak, albo faktycznie, no tak ma być, a po prostu trzeba było to wprowadzić na szybko, bo to był hotfix. I te zmiany po prostu trzeba najzwyczajniej w świecie kiedyś zbackportować do Ansible, czy do ogólnie do jakiejś stałej konfiguracji. I generalnie staramy się to na bieżąco robić. Nie powiem, że... bo robiłem to ostatnio, tak? I jak to robiłem, to nie powiem, że nie było takich zmian w ogóle, które musiałem zbackportować, ale też nie było tak, że bez tych zmian load balancer by zupełnie nie działał. Nie było tak, że tych zmian było dużo. Było ich no, złotnie kilka tam jakichś zapomnianych małych rzeczy. Ale
Nie jest to duży problem. Natomiast dużą zaletą jest to, że load balancer konfigurowany augiaszem, znaczy na augiaszem konfigurujemy w ogóle kilka rzeczy. Load balancer to jest tylko jedno z nich. Niektóre konfigurujemy templatkami, tam gdzie faktycznie, no, na przykład jak mamy site Nginx'a, który należy po prostu do jednej aplikacji, to wrzucamy templatkę i się tym nie przejmujemy. Natomiast w momencie, jak jest więcej niż jeden kawałek, jedna rola na przykład, która konfiguruje dany plik, no to robimy to augiaszem. I zaleta tutaj jest taka, że to jest dużo odporniejsze na różne dziwne przypadki. Po prostu, bo to stara się, w sensie to nie nadpisuje rzeczy i tak dalej. No na pewno większość z Was spotkała się z taką sytuacją w różnym oprogramowaniu, Ubuntu lubi to robić ze swoim desktopem, że wiedzieliście nawet, czym jest problem, umieliście go naprawić, tylko był taki jeden mały problem, że plik, który edytowaliście, był cały czas nadpisywany przez coś. Mi się zdarzyło, że Ubuntu u kolegi, który sobie świeżo jest zainstalował na nowym laptopie, potrafiło się wywalić, bo X-y coś tam nie zdziałały. Wyświetlić komunikat, że ej, naprawiłem konfigurację, teraz restartuj X-y i będzie dobrze. Faktycznie naprawiało tą konfigurację, przyznaję, wszystko było super. Po czym X-y się startowały i generowały konfigurację na nowo, jakimś automatycznym skryptem. I tak w kółko. I podobnie może być z serwerami, tak, że czasem jest tak, że jak za dużo rzeczy dzieje się automatycznie, w szczególności wymuszając, że to ja tu rządzę, ja będę wymuszał taką konfigurację, jak ja robię, to okej, mamy jednolity system, zrównany do tego poziomu, w którym jest automatyczna konfiguracja i bardzo trudno jest mieć na to wpływ. To oczywiście jest dobre. Jak nie musimy tego wpływu mieć, prawda? W momencie, w którym nagle się okaże z jakiegoś powodu, że chcemy go wywrzeć, a na przykład to nam zablokuje wdrożenia, ponieważ jak wdrożymy cokolwiek, to zostanie napisane, a nie mamy jeszcze pomysłu, jak to zrobić ładnie, żeby na tym serwerze było tak, a na tym inaczej, bo coś tam, prawda? No to jest, to zaczyna się problem. Augiasz zmniejsza ilość. A no niestety różnice między serwerami są, w tym sensie, że możemy próbować chcieć mieć wszystkie takie same serwery, ale nie zawsze to jest też możliwe. Nikt więcej? No to w takim razie dziękuję. Oczywiście. Na ewentualne inne pytania odpowiem już później.